Witam Was tutaj, cześć tam wząż i zapraszam Was już teraz na pierwszy odcinek z Memeavizo. Oczywiście to jest, mówię, pierwszy odcinek, bo raczej nie zdążę Wam wszystkich pogadać memów, nie tylko ze mną, ale też komunikacyjnych i z Warszawy mam trochę. Ale jeśli Wam się ten film spodoba, to napiszcie w komentarzach, że chcielibyście kolejny film z tego typu. Ale dobrze, zacznijmy od tego pierwszego, co my tutaj mamy. Ogólnie wszystkie memy, które tutaj będą się pojawiać, są z mojego serwera Avizolandia, który właśnie obchodzi pierwsze urodziny. To już jest ponad rok funkcjonowania. No i Was też serdecznie zapraszam. Link do niego jest w opisie. No dobrze, zaczynamy bez zbędnego gadania. No i co my tu mamy? Pierwszy mem od pierwszego. Ktoś. Latanie dronem w Warszawie jest bezpiecznie. Latanie dronem w Warszawie. No tak, to jest z ostatniego filmu nad Mettem. No i mamy tutaj oczywiście mewę, tak? Znaczy mewę, to nie jest mewa, ale... tak, dobrze. No i mamy pierwszą tutaj mem faktycznie, który się pojawił na tym serwerze i na tym kanale. Mamy Avizo Komunikacja. No i co tu warto zwrócić uwagę, pomijając to, jak tutaj to wygląda. To jest metro księcia Tomasza. Pewnie domyślam się, że część z Was nie wie właściwie o co chodzi. To tutaj macie przypomnienie dla osób, które nie są wtajemniczone na kanale, o co chodzi z memem metro księcia Tomasza. Proszę Państwa, druga kwestia to jest kwestia tego, że miasto mimo tej bardzo trudnej sytuacji normalnie funkcjonuje. Dlatego w związku z powyższym my jutro otwieramy wolski odcinek linii metra, trzy stacje Płocka, Młynów i Księcia Tomasza, i Księcia Tomasza, i Księcia Tomasza. No i dokładnie tak jak chyba już teraz zrozumieliście, Rafał Trzaskowski, nasz prezydent Warszawy, przejęzyczył się podczas otwierania tej stacji metra. No i tak już pozostało to tutaj, taki trochę inside joke. No i mamy trochę z tego memów. To mam pierwszy, metra Księcia Tomasza. Jedno jeszcze przed otwarciem tej stacji metra pojawiły się. No dobrze, co tu mamy jeszcze? Gdy jednak okazało się, że chcą otworzyć tramwaj na Winnicy w 2050 roku. Skuta. Co? Mam nadzieję, że się spodoba. Tak, podoba się, nawet trafił do filmu. Nie wiem, czy wtedy było jeszcze wiadomo, że coś takiego w ogóle powstanie, ale ten film to był zapowiadany już od dłuższego czasu. Tak, ale Winnica długo była nagrywana. I zobaczycie, bo w najbliższym tygodniu pewnie pojawi się film. Nie mówię, że z Winnicy, ale może. No i tak, tu mamy tagni sobie w warszawskim byku. No i co my tu mamy? M1. Słyszy wiele pochwał. Zna każdą grę polecaną przez Frączewskiego. Lubi tego Hemingwaya. Po nocach śnią mu się koszmary z bagażami. Czasem myśli, że brakuje mu paru kilometrów tu i tam. Kiedy coś kończy, to ma zazwyczaj się ociągać lub po prostu przerywać pracę. No tak jest, jak się jedzie na Młocinę, to zawsze się tam stoi. Za Wawrzyszewem. M2. W gimnazjum miał ksywkę Krasnal, ale w liceum nieźle wyrósł. Często jest spoiwem między odmiennymi ludźmi. No tak, połączenie Pragi w końcu. Mało kto go lubi, słyszy wiele nazwisk. Oj tak. Uważa, że ciekawy ubiór sprawia, że będzie ładny. Nie będzie. Chodzi oczywiście o wystrój M2. Nie lubi krawędziowców. No tak, bo oczywiście cały czas słychać. Proszę odsunąć się od krawędzi peronu. Mamy S1 ze SKM-ek. Fuck. Lubi lasy. Stały bywalec szpitala. Często siedzi w nietypowy sposób. Lubi ciszę. Ludzie wiedzą, że zbyt rzadko go widać tam, gdzie akurat powinien być. Lubi udawać M1. Oj tak, dobre. WKD. Mały, ale wariat. To jest bardzo dobre określenie, bo bardzo często jeździ. Jest tam, gdzie nikogo nie ma. Z S1 w skomplikowanej relacji. Tak, no gdzieś tam się widzimy, ale właściwie to chyba nie. Bogatszy ma szwajcarski zegarek lub scyzoryk. Nikt nie wie, jak się dokładnie nazywa. A tak, WKD, co ten skrót właściwie oznacza. Ale jeszcze bym tutaj dodał, kontrola w nim wygląda jak Subixy. To jest idealne dokręcenie. Znaczy, no kiedyś tak wyglądało, ostatnio nie widziałem kontroli biletów tam, ale raczej się mało to zmieniło. Jak jeździłem w liceum z WKD-ką, dosyć często do Opacza. S2. Zna ludzi z różnych zakątków świata, ale niezbyt się tym chwali. Jego hobby to bieganie na długie dystanse. Zakochany w centrach wielkich miast. Oj tak. Śmieją się z tego, jak się nazywa.
No tak, bo jest dwa. Pomysł na opatentowanie pomysłu sprzedaży świeżego powietrza. Okej, dobra, to już są większe tutaj kawały. S3. Preferuje życie wyciągiem pośpiechu. Nieco światowy. Ma spore doświadczenie z wsiami i z terenami miejskimi, wyglądającymi jak wsie. Gdyby żył w XIX wieku, fascynowałby się przemysłem. Kolega S9. Teraz najlepsze, M3. Niski. Nie istnieje. No i S9. Jego relacje z S1 i S2 są trudne. Z S3 się poprawiło i teraz się psiapsi. M2. Nie widzieć, czemu nie chce go znać. No już teraz się trochę to zmieniło. Się zmieni teraz przy zachodniej. Jest z miasta, ale nieszczególnie wielkiego. Zawsze musi zabłysnąć czymś wyjątkowym. No tak, S9 to ma takie tendencje, tym bardziej, że teraz S9 nie widać. Dobrze, co my tu mamy dalej? Wybierz mądrze swojego moda. Tak, na serwerze mamy dwóch modów i jest Dominik i Pan Dominik. To jest dobre, to jest tak. To jest, okay. No i tu był jeden z komentarzy. Tylko wszystko w takim nieładzie. Chodzi o to, że wszystkie stacje jakoś tak dziwnie się nazywają. Ale o co tu chodzi? Wszystkie stacje są mniej więcej w dużym skrócie. No o co chodzi? WKD Śródmieście, Śródmieście, Centralny, Metro Centrum i Warszawa Główna. To takie proste. Wcale to nie jest tak, że każda stacja jest w zupełnie innym miejscu i zupełnie inne pociągi obsługuje. Nie, nie, na pewno tak nie jest. Skończę znowu. Dalej, słyszeliście o nowej trakcie turystycznej dla wspinaczy w metrze warszawskim? Tak, to Gulenmark, z tego co pamiętam, puścił kiedyś chyba na 1 kwietnia. Świetne zdjęcie wykonane, Tala czy TB, pracowały tutaj nieźle, widać. Także jakbyście się jeszcze bali jeżdżenia faktycznie pod Wisłą w Warszawie, w metrze, to nie wiem, czy wy jeszcze wsiądziecie po tym memie. Tu miało przyjechać, to jest z serii, to właśnie był ten okres, tam jak media miały czarne plansze przez cały jeden dzień i media bez wyboru. No i mamy tutaj też serię taką komunikacyjną. Tu miało przyjechać metro, ale z powodu media bez wyboru stanęło. Spokojnie, to dopiero się zaczynamy. Media bez wyboru w metrze warszawskim. Nie zobaczysz, za ile odjedzie pociąg. Tu miał być twój ulubiony program. Media bez wyboru w tramwaju również. To nie warszawskim, ale tak. Tu miał być twój bambaj. Niestety się nie pojawił, bo się na ciebie obraził. Życzyłby przyjezdnych. To też jeszcze jest w tej serii. I co tu mamy? No oczywiście, prawdziwy autobus. Nie dowiesz się, gdzie jedzie. Media bez wyboru. No i mamy trochę też tutaj z generatora wiadomości. Takich to będzie dużo się przejawiać. Oczywiście bez żadnych podtekstów. Ale faktycznie trochę się ich pojawia. Patrzę, ile ten film powinien trwać. No powiedzmy, że takie 15 minut to będzie dobrze. Co my tu mamy? Tramwaj na Winnicy, tylko o Wiznosza. No jak? Jeszcze domyślam się, czy jeden z was pamięta tramwaj na Winnicy. We wrześniu został otwarty. Tylko u mnie był na kanale. A Wiznosz ponownie sieje pastrach w metrze. Oj tak, to zawsze tak było, jak jakieś filmy puszczałem. Takie podsumowanie, a Wiznosz poza prawem nowy trilon. A Wiznosz znowu jechał po torowisku. Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze pamięta, a Wiznosz poza prawem nowy trilon. Swoją drogą. To była seria, gdzie jeździłem nowy trilon. I w dosyć ciekawy sposób i dosyć szybko nawet jeździłem. I zwiedzałem i opowiadałem o Warszawie, już w ostatnich odcinkach. A Wiznosz finansuje budowę metra na Winnicy. No, gdybym miał tyle pieniędzy, to na pewno to sobie. Bileciki do kontroli. Tak i dokładnie w ten sposób wygląda kontrola biletów w WKD. Ale chciałbym zobaczyć taką kontrolę biletów też w autobusie. Bileciki do kontroli. Cudowne. Co my tu mamy? To jest z profilu z oddema, jak widzimy. Na Facebooku. Kiedy czekasz na sezon budowlany. To jest sprzed roku, ale idealnie pasuje do aktualnego momentu. Chociaż teraz nie ma śniegu, ale jak jest, tego jest mało, ale... Tak, ZDM, rozumiemy ciebie. I swoją drogą to są chyba zdjęcia z plac... z tej nowej... alei Jana Pawła II. Tak mi się wydaje, ale tak, piękne. Co my tu mamy dalej? Znowu, a Wiznosz finansuje Bamba i z Warszawy do Krakowa. Bez przesady, nie będziemy robić takich rzeczy, bo to musiałby być naprawdę szybki tramwaj, ale jakbym go budował, to by jechał non-stop prosto i by miał linię ekspresową, żeby się zatrzymywał tylko w większych miastach. Nie w miastach.
Tak, to byłoby ciekawe. Domino level Avizonosz. Tak, ja czasami sobie takie domino układam, jak kopiuję zdjęcia z odcinków i mamy domino z kart pamięci. Jak ktoś nie wie, co to dokładnie jest. No, można tak, można. Co my tu mamy dalej? Oczywiście musi być, to jest bardzo istotne, jeszcze zanim powstała M2, ale jest następna stacja Świętokrzyska. Pociągi metra wjeżdżający na stację Świętokrzyska 2018, koloryzowane. Oj tak, to było to. Co my tu mamy? No i mamy naszego prezydenta Warszawy, też oczywiście pojawia się czasami w metrze. Gdy wbije kanał i prosi o bilety, a ty udajesz, że rozumiesz tylko po francusku. Tak, to jest jeszcze z tego okresu, jak tam... A były jakieś akcje, że Trzaskowski tylko po francusku chciał odpowiadać? Coś tam było na jednej konferencji, że faktycznie kogoś spytał po francusku, albo ktoś go spytał po francusku, a on nie do końca zrozumiał. No, coś tam było. A, no i dochodzimy do tego, o czym mówię hałasotnie mniejsza z tym, czyli że... No tak, ja będę musiał zaplanować, jak ma jechać, jak ma wyglądać węzeł Warszawa Wschód. Bo podobna sytuacja była z M3. No i mamy opis. Trzaskowski. Będzie M3 od Stadionu Narodowego. Metro 3 lata później. Pracujemy nad tym. A Wizynosz. Wypuszcza gościa Wizynosza o M3 i M4. Metro i Trzaskowski parę dni po filmie Wizynosza. Mamy gotowe plany metra. Niedługo zaczniemy budowę. Tymczasem plany. Wyglądają prawie tak samo jak w gościu Wizynosza. Tak, to się wydarzyło naprawdę. Oczywiście to jest zbieg okoliczności, żeby nie było, że tutaj już dochodzę do metra. Co nie zmienia faktu, że ten zbieg okoliczności jest naprawdę interesujący, bo prawie wszystko poza jedną stacją metra się tam zgadza. Dokładny przebieg jest ten sam. Ciekawe, co nie? Bardzo ciekawe. Co to ten chyba dalszy odcinek nie do końca się zgadza, tylko ten podstawowy fragment. I ten tutaj też dosyć jest dosyć podobny. Dosyć. To nie zmienia faktu jednak. Że pewnie spakowali. No i mamy... To jest tak, Spider's Web. Mamy świetne. Tytuł artykułów są jak... To już oficjalne. Powstanie trzecia linia metra w Polsce. Znowu w Warszawie. Perełka. Perełka. Po prostu perełka. Dalej. Stacja metra po Wiśle, drugiej linii metra. Plan i realizacja. No dokładnie, tak to wyszło. Tylko czemu pod Sydenką nie mamy tej ładnej wiaty? No, to akurat jest na minus. To jest bardzo duży minus stacji po Wiśle. Powinno tam to być. Trzaskowski miał windę na szwą klejącą na stacji Księcia Tomasza 2021. Koloryzowane. O nie. Tak, to już wtedy było. Ogólnie wtedy mniejsza z tym było bardzo mało popularne. Wtedy było w formie live'ów jeszcze. Ale już wtedy wiedzieliście, że awarie wind na stacjach metra zawsze są mniejsze z tym. No i Rafał Trzaskowski nawet naprawił, tak. To jest ten moment. Co my tu mamy dalej? No i tu był moment, kiedy faktycznie zaczęły się pojawiać pierwsze filmy za kulisami z Sykutem. Swoją drogą, mam jeszcze trochę filmów za kulisami, których wy nie widzieliście, a były jeszcze są sprzed roku lub dwóch. No, pewnie jakbym poszukał, to bym coś znalazł. Ale mamy tutaj Sykuta, który się odwraca za Avizolandią. No i oczywiście pozostałe powstały lekcje. Tak było na pewno. Nie mówię, że u mnie tak było w liceum, ale możliwe, że tak było. Lepsza wersja. Znajdź jedną różnicę. 7-letni ja udający, że palę papierosy w zimę. Tak, i Sykut udający tej palę. Tak, to jest to. I tutaj chodzi o znajdź jedną różnicę, to jest doklejony napis księcia Tomasza. Ten napis księciem Tomaszem to już, to już pozostanie na zawsze na Wizolandii. Nie wam to mówię. No i mamy znowu powrót do Sykuta. Ktoś, nie da się słyszeć obrazków. Ja. No Ferrari, no ty potrz. Wiecie co, aż wam puszczę ten za kulisami, bo ono jest idealne do podsumowania tego, jak to, o co tu chodzi właściwie z tym memem. Ulica Klucza do Alei Jerozolimskiej jest aktualnie w przebudowie, ale Ferrari, o ja, Porsche, to Porsche 911, ale piękne, kątem oka zobaczę i musiałem przerwać, sorki widzowie. Mam nadzieję, że teraz już zrozumieliście. Oczywiście tutaj ten film, tak jak teraz widzieliście, czemu go mogliście nie zaobserwować, on jest dla wspierających, dla dobrych wujków. I faktycznie za kulisami co jakiś czas się pojawia. Prawie z wszystkich filmów, gdzie się Sykut pojawia. No i też dla wujków z Unii na przykład są filmy przedpremierowe. Między innymi ten film dla nich powinien się pojawić wcześniej. Także faktycznie wiecie, co to daje i co to zyskuje. No i filmy zachodnie. Chyba większość filmów zachodnich się pojawia wcześniej, z tego co pamiętam. Także tak, trochę się zyskuje. Obok wszystko subskrybuje jest, jakby ktoś tam chciał. Dobrze, mamy tu jeszcze chwilę. Dobrze, to dociągnijmy do tych 20 minut tego filmu, to będzie i tak idealnie. Bo tych memów to jeszcze przede mną jest bardzo dużo.
uwaga, strefa bezpieczna. To jest z jednego z dni otwartych, kiedy kiedyś były dni otwarte na stacjach metra, ale to było kiedyś jednym z dni. Jak widzicie, mamy tabliczkę strefa bezpieczna. No, proszę bardzo. Można. Metro przyjazne ludziom i pasażerom. Znowu mamy wiadomości. A Wiznosz, który umie budować trzecią linię metra i Trzaskowski mu ją kradnie. Czy tu mamy? Tak, Trzaskowski kradnie projekty M3 od Awizonosza. Jest kluczyk. To są drastyczne sceny. Będzie krew leciała. Oj, tak. To jest piękne. Co my tu jeszcze mamy? Rafał tak kradnący projekty metra od Awizonosza. No, tak było. Nie ściemniam. Co my tu mamy? A, no jeszcze. Wszyscy, City Skylines nie jest nowoczesną grą. City Skylines. Posiadamy latające samochody. No też bardzo, latają. To dla osób, które nie rozumieją, o co chodzi. City Skylines to jest gra, która z jakiś czas się pojawia też na moim kanale. Symulator budowy miasta. No i tu mamy wichurę powietrzną, która wciągnęła samochody i latają. No, no wygląda jakby latały, co nie? O, to jest też jeden, jak widzicie, część jest moich, które stworzyłem, ale po prostu są zbyt ikoniczne dla niektórych filmów, że musiałem je tutaj wstawić. Co widzisz na zdjęciu? To są zdjęcia jeszcze jak było Avizo Maps, czyli moje własne mapy, które tworzyłem. Może kiedyś do nich wrócimy. No i tak, wszyscy. Mamy tutaj przystanek autobusowy i tramwajowy. To jest ten oto przystanek tramwajowy i autobusowy. Co ja widzę? Super, ultra, najlepszy, wielki, wspaniały węzeł przesiadkowy, idealny, mistrzowski pomiędzy tramwajem a autobusem do metra Młociny. Tak zawsze było. Hiper, uper, fiper. Ja tak zawsze robiłem. Zresztą pewnie tak będę robić, jak otworzę w końcu połączenie ze Światowida. Ale tak. To jest, możecie sobie obejrzeć te poprzednie filmy. Te ostatnie filmy, to ja tam faktycznie jechałem na maksa. To może być. O, no i mamy jeszcze jeden tutaj z komunikacji miejskiej. Chyba w Warszawie nawet może. Dlaczego jak masz bilet, to Kanada nie będzie, ale jak już go zapomniałeś o bilecie, to Kanada jest. Lepiej skasuj bilet, bo mandat dostaniesz. Jeżdżę tą linią od paru lat i jeszcze nigdy nie wi... Dzień dobry, Kanar. Widać? Nie widać. Widać? Nie widać. Widać? Nie widać. No i dalej mamy księcia Janusza, normalnie. I mamy Alina! Zobacz, w stolicy na celi. Tak, dokładnie. To jest jeden z tych lepszych memów. I kiedy sobie siedzi, kiedy przychodzi sobie Janusz na stację metra M2 w Warszawie i słyszy: uwaga, pociąg, księcia Janusza. A Janusz. Tak, dokładnie to wygląda. To nie ściemniam, takie sobie były. No i te mamy serie, które faktycznie ja przerobiłem. Mamy proszę bardzo ładnie napisane księcia Tomasza. Co prawda widać, że jest 3D, no ale dosyć nieźle. Mamy Dominika. Co my tu mamy dalej? Mamy tutaj napis Metro Księcia Tomasza. Co ja bardzo późno zwiedziłem tę stację metra. To jest przypomniało. Mamy też metro na lotnisku Chopina, oczywiście. To były te czasy, kiedy udało mi się przydobyć te wszystkie i poznałem dokładną ściągę. No i oczywiście przynajmniej informujemy, że od dnia 15 września, niedziela, od około godziny 12 pociągi drugiej linii metra kursują na trasie wydłużonej Księcia Tomasza Kabaty STP. I od razu odpowiadam na pytanie, taka trasa jest możliwa tylko bez pasażerów. Możecie się spytać, czemu na takiej trasie pociągi by nie mogły jeździć z pasażerami, bo w teorii to jest bardzo proste. Nadal spokojnie moglibyśmy puścić pociąg po łączniku. Co prawda musiałyby jechać tam pociągi wahadłowo i byłby duży problem z integracją M2 z M1. Jednakże w teorii to jest możliwe, ale w praktyce nie. I nie mówię tutaj o problemach komplikacji M1 do M2. Łącznik M2 z M1 nie ma pozwolenia na użytkowanie z pasażerami. Tylko są przejazdy takie techniczne. Taka ciekawostka, o której możecie nie wiedzieć. I raczej nie powstanie tam żadne specjalne pozwolenie. Trochę szkoda, ale no cóż. Dalej, co my tu mamy? Jeszcze na sam koniec. Księcia Janusza. Księcia Tomasza. Oj tak. No i mamy szczepienia, to, które były przedawione jeszcze przez Matixa, jak było na naszej grupie. Ostatnia prosta, szczepimy się, a widzę nasz najlepszy youtuber transportowy. To nie ja przedawiałem, żeby nie było. Co my tu mamy jeszcze? Sykut, Jakub Sykut, dziennikarz Awiznosza. No i mamy oczywiście stacja Księcia Tomasza. Najlepsza stacja w Warszawie. Dokładnie. Mamy znowu Sykuta. Ona, nie jestem łatwa, też ona podmówiła. Dobra, kończymy to.
Tu mamy TVM Lego, a Wiznoszka z Szmitka. Tak, to była moja zmiana, oj na pewno. No i mamy jeszcze czego ja tutaj nie robię. Awiznosz robi tutaj niesamowite akrobacje. Styku, co patrzy, cała grupa z Awizlandii. A nie ciekawego. No i tym chyba dobrym akcentem, tak mi się wydaje, że zakończymy. Awiznosz kładzie pierwsze tony na Kasprzaka. Ale o to tak na Kasprzaka niedługo się raczej pojawi film, bo to już niedługo. No i tym dobrym akcentem Awiznosz poza prawem. Change my mind. Kończymy to wydanie memy Awizo. To jest, przelecieliśmy mniej więcej 50 memów. Mam jeszcze drugie tyle. Jeżeli taki film wam się podobał i chcielibyście, żeby się taki kolejny pojawił, napiszcie w komentarzach, ewentualnie dajcie łapki w górę, to też zauważę. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Możecie też kliknąć przycisk subskrybuj, aby zobaczyć więcej filmów z komunikacji miejskiej w Warszawie i nie tylko komunikacji miejskiej. Też poruszam różne inne tematy. Także do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dobrze, jeszcze jedno. Z grupy z metra. M1. Strzałki do góry na schodach ruchomych, żeby pojechać górą antresolą, nie przez bezpośredni łącznik. A tak, na niektórych licznych robi to spore wrażenie. Cześć!